Wszystko co dobre szybko się kończy. 36. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych już za nami. Przez 3 dni trwania tej legendarnej imprezy publiczność zobaczyła 11 wykonawców w 16 przedstawieniach, co sprawiło, że nawet najbardziej wybredni miłośnicy sztuki ulicznej i dobrej zabawy znaleźli coś dla siebie. I dziękuję publiczności, która tak pięknie nam towarzyszyła przez ten cały czas tego 36. festiwalu. Dziękuję pogodzie, dziękuję niebu, dziękuję artystom, którzy do nas przyjechali z Europy i prezentowali tak ciekawe programy. I śmieszne, i radosne, i z fantastyczną muzyką, z pewną dynamiką. Wszystko poszło w kierunku właśnie emocji, odczuwania, obserwowania, patrzenia, uczestniczenia w spektaklach. Tak jakby chociażby w spektaklu Ratata ze spektaklu z Niemiec. Publiczność w stałym ruchu, interakcja. To spowodowało to, że było ciekawie. W moim przekonaniu było bardzo ciekawie na tegorocznym festiwalu. Przede wszystkim jest zrobione, organizowane w bardzo fajnym miejscu, w Jeleniej Górze, przez bardzo fajnych ludzi, którzy to uwielbiają i znają się na tym. Też jest bardzo fajne to, że przyjeżdża bardzo dużo zespołów z zagranicy, więc nie jest to tylko nasz lokalny polski festiwalik, tylko fajny taki festiwal, na którym właśnie można zobaczyć tutaj grające myszy, szczudlarzy, pewnie jakieś plucie ogniem i tak dalej, i spektakle nocne, ale też takie spektakle jak nasz, które są bez scenografii, grane są w ciągu dnia, bardzo interaktywne z ludźmi, więc jakby to też jest wielką wartością festiwalu, że to się miesza. To jest bardzo fajne. Artyści występujący podczas festiwalu wyrażali swoje uznanie dla Jeleniej Góry, że nieprzerwanie od 36 lat organizuje tą imprezę. To jest naprawdę ważny teatr, ten teatr uliczny i bardzo ważne jest organizować te festiwale, bo to jest teatr adresowany do wszystkich. To jest najbardziej egalitarny rodzaj sztuki, jaki znamy i bardzo to jest naprawdę i wychowawcze, chociaż nie chcę upraszczać tego do roli tylko edukacyjnej, ale ta dostępność, to, że przychodzą ludzie, którzy nigdy do teatru nie przyszli i którzy nie przyszliby być może do teatru, ale kiedy teatr wychodzi do nich, stają się czasami już potem dozgonnymi fanami. I think people need to... Ludzie potrzebują tego rodzaju twórczości, bo jest czymś zupełnie odmiennym od tego, co prezentuje się chociażby w telewizji. W interesie naszym jako społeczeństwa i polityków, którzy rozdają pieniądze na festiwale, najlepszym, dobrze zrozumianym, dobrym interesie jest to, żeby te festiwale jednak się odbywały, bo ludzie tego potrzebują. Naprawdę nie da się nakarmić ludzi tylko disco polo i bigosem. Trzeba im pokazać po prostu rzeczy, które się dzieją w Europie, na świecie. Wisienką na festiwalowym torcie był zamykający wydarzenie spektakl stworzony przez doskonale znany jeleniogórskiej publiczności holenderski Teatr HS. Ci wybitni twórcy zaprezentowali monumentalne widowisko o przygodach mitycznego Odyseusza. Rozmach, scenografia i muzyka grana na żywo wręcz zapierała dech w piersiach tłumnie zebranej publiczności. Przemija. Zatrzymał się. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejny 37. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych.